Dzień dobry. Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Fabrycjan96, a to jest sztuczny live. No tak, oczywiście jest to odcinek, ale postanowiłem zrobić go w stylu, że tak powiem, jakby to był live. No i tak. Tak więc, premiera tego odcinka oczywiście będzie wyglądała jak live, ale... No, ale potem dalej będzie jak odcinek. No tak, na początku tylko dodam tam sobie oczywiście przy łodzi montażu, że to no, sztuczny live oczywiście, ale no cóż, pewnie i tak znajdzie się moment, kiedy będę wycinał, ale któż to wie, może nie będę nic wycinał. I tak, będziemy walczyć ze smokiem. 11 razy ze smokiem będziemy walczyć, wszystko jest przygotowane w tych shulker boxach oraz dynia jest jeszcze dodatkowo na wszelki wypadek. No tak, będziemy oczywiście walczyć na innym poziomie trudności niż... No, niż normalne. Oczywiście skrzynię kresu też mam w tym, zresztą zaraz wam pokażę. O, tutaj są zapasowe jeszcze miksturki siły w razie czego. Myślę, że mikstury leczenia nie wiem, czy będą potrzebne, może nie, może tak, dobra, to się okaże. Tu mam w razie czego jedną, dobra, i tak, w skrzyni kresu też mam sporo rzeczy, tak, tu mam oczywiście kill-off jeszcze dodatkowo. Tak, tutaj mam oczywiście niesamowity kill-off, ten lepszy. Kto widział poprzednie odcinki, ten wie o co chodzi. No i tak. Oczywiście, no, przypomina też o oglądaniu odcinkach, a nie tylko zostawianiu łapek w górę, bo same łapki w górę to nic nie da. Jeszcze fajnie by było wyświetlenia, żeby... Znaczy, wyświetlenia też są fajne, ale oglądanie. Tyle, ile rzeczywiście film jest, no, długi. Jeśli ma 40 minut, no to 40 minut oglądania filmu, nie? No, ewentualnie bez 20 sekund, jeśli już ekran końcowy nas nie interesuje, ale dobra. W karcie też są playlisty i tutaj też będą w karcie, no i tak. Co mamy tutaj? Nic nie mamy, ponieważ już portal otworzyłem na 1.11.2, a nie chciało mi się szukać innej twierdzy z portalem, tak więc, no. Tak więc będziemy korzystać z tego samego portalu, co na 1.11. A więc wchodzimy. Tak, smoka oczywiście nie ma, bo... Smoka oczywiście nie ma, ponieważ, no, ponieważ zginął wcześniej. Z nieznanych przyczyn. Tak, oczywiście znam tą przyczynę. To nie jest tak, że nie znam tej przyczyny. Tylko tak dla beki po prostu powiedziałem. No, po prostu go pokonaliśmy na 1.11. No i tak. Dziś będziemy go wskrzeszać. Tak, dokładnie. Wskrzeszać, żeby... No, żeby znów go pokonać. I potem, żeby go znowu wskrzesić i żeby znowu go pokonać. No i tak. Kiedyś taki poradnik widziałem, jak... No, zrobić, żeby wskrzesić smoka. Znaczy przy pomocy dwóch kryształów zamiast... 5 chyba, albo 6, dobra, nieważne. Jak czy owak, oblok można stać, zobaczcie, na... O, jak widzicie, wody nie można postawić na portalu, tylko oblok. A więc stawiamy tak. Sprzątamy wodę i tak, tutaj już mam butelki przygotowane na oddech smoka w razie czego i to jeszcze nie są wszystkie.
No cóż, ciekawe, czy ktoś by zrobił tak, żeby to by mógł być nowy rekord. Jeśli by ktoś zapchał podwójną skrzynię, no, butelkami z oddechem smoka. Pewnie już ktoś coś takiego zrobił, ale dobra. Oczywiście ten bruk później zniknie, tam gdzie go daje, więc. Dobra. I teraz tak, z tej strony dajemy wodę. I z drugiej strony to samo trzeba zrobić, czyli tak. Woda jeszcze oczywiście się przyda. To nie jest tak, że już ją, zużyje czy coś. No i z tej strony robimy. To jest jedyny sposób, jak można zniszczyć portal, kresu. No i tak. Oczywiście stawiamy tutaj teraz już, nie, no, te kryształy. Jeden tutaj stawiamy. I drugi stawiamy. A, i tu też jest przy okazji generator pochodni, jakby co. O, i gotowe. Teraz smok się zaraz zespawnuje. Kryształy się tworzą. Ja sobie ubiorę może dynię dla bezpieczeństwa. Chociaż nie wiem, wolałbym chyba, jakby ta tekstura dyni trochę inna była, bo trochę mi zasłania. Dobra, będziemy różnie walczyć, dobra. Ja spróbuję pozbierać wszystkie pochodnie przy okazji. Się podpalę przy okazji. Co może być bolesne, ale. Ale mam przecież wodę. No nie, jak mogą o tym nie pomyśleć? Dobra, jeszcze jedna pochodnia tu gdzieś jest chyba. Tak, portal oczywiście zgasł, więc już do niego nie wrócę. A to co? Coś się zepsuło chyba. Jakiś błędzik chyba z tego co widzę. Nie powinienem chyba do tego wchodzić. No to sobie powalczyłem ze smokiem. Serio? Zmykaj stąd, portalo. Coś się zepsuło. Coś tutaj się pomylił, chyba smok. Dobra, kryształy są fajnie. Smok nie działa. Zepsuł się smok. No przecież nie będę z nim walczył, jak nie działa, no. Smok się zepsuł. No to pokonamy go chyba najwyraźniej. No cóż, jako że chcę zrobić to jako live, no to raczej nie chcę tu nic wycinać i zaczynać od początku, no nie? No przecież to by było bez sensu całkowicie. Dobra, jeszcze raz. Weźmiemy kolejne kryształy, bo mam ich trochę więcej, więc po. No cóż, trudno, będziemy walczyć w takim razie 10 razy ze smokiem. I to właściwie będzie 11 raz, dlatego że pierwszy raz był pokonywany na poprzedniej wersji, czyli właściwie się będzie liczyć jako 11. Może tak miało być. Może taka jest przyszłość właśnie. Dobra, to jeszcze raz spróbuję to zrobić, bo coś się zepsuło. Tak, jeden kryształ tutaj, a drugi kryształ tutaj. Teraz się powinien naprawić smok. Nie będę nic robił, nie będę zbierał pochodni. O, może zaraz się pojawi smok. Nie widział mnie na szczęście. Bo strasznie blisko podszedł, dobra. Teraz smok się pojawi, bo nic nie majstruję przy tym. Bo wtedy zmajstrowałem coś tu i zepsułem smoka. No, niestety. O! Przyzywam cię, smok. Jest smok, mamy smoka, mamy przy okazji achievement, czy tam advancement. Niestety zepsułem smoka za pierwszym razem. No, fajny clickbait na tytuł odcinka, ale dobra. Więc tak. Wyzwól end. Teraz trzeba go wyzwolić, end, jak widzicie, bo już wskrzesiłem smoka, no i tak. Pozbieramy sobie trochę miętówek jego. No i co? I nic więcej. Elytry może musiałem na poprzedniej wersji zrobić. Dobra, nieważne. To oczywiście zobaczycie, zresztą dowiecie się później, gdzie jest to smocze jajo. Dobra, na razie póki co musimy pokonać smoka. A więc zaczynamy. Tradycyjnie. Zaczynamy oczywiście od zniszczenia wszystkich oczywiście moje celowanie jest niestety trochę słabe. Ale zaraz się. No, trochę losowe to jest, więc. Aha, no tak, trochę wyżej. Tu już dawno nie strzelałem w Minecrafcie, tak konkretnie, więc mogę trochę błędów popełniać. Dobra, to nie są na mnie źli. Tak więc muszę uważać oczywiście, gdzie celuję z tym łukiem, bo. No, bo mogą mieć mi za złe potem Endermany.
O, teraz trafiłem za pierwszym razem. To tu też. Tu też. Tu też. Tam chyba nie ma, dobra. Teraz w tych klatkach najlepiej rozwalić. No tak, oczywiście nie wziąłem do tych, bo miałem drobny problem techniczny, jeśli chodzi o smokę, ale już tutaj chyba można trafić, wtedy. No tylko... Moment, źle ja to robię. Istnieje skrócik taki jeden, wystarczy po prostu. Pozbieram stąd. Dobra, czekajcie, czekajcie, bo ja już pogubiłem teraz. Dobra, uważajcie, żeby nie patrzeć się na Endermany. Czekajcie, F3 B. To jest taki jeden super hitboxy on pokazuje. Dzięki temu można zobaczyć, gdzie... O, tutaj widać mniej więcej. Chyba. Bo no, da się przez tą kratę przestrzelić, ale chyba no nie na tej wersji. Albo po prostu jest to takie trudne. Chyba się nie da na tej wersji. To chyba na innej wersji się dało. Na tych nowszych wersjach zrobili, że się da. No cóż, to żaden problem. Ja mogę po prostu bezpiecznie sobie... No to nie do mnie chyba. Właśnie do mnie, no to ja po prostu użyję wody. Dla bezpieczeństwa założę sobie dynię. Dynkę na dynię. Znaczy, dynię na dynkę, dlatego że... Muszę jakoś przetrwać tutaj, ja nie chcę smoku. Dobra. Czyli niestety jakiś inny sposób na to jest. Dobra, nie. Ja tutaj totalny nieogar. Jeśli chodzi o walkę ze smokiem, bo dawno nie walczyłem ze smokiem. No i tak, zawsze sobie mogę zmienić na łatwiejszy poziom trudności, ale dobra. Nie wiem czy... No tak, bo w ogóle nie mam pełnej zbroi, jeśli chodzi o... no, jeśli chodzi o ochronę 4, tak więc zobaczymy jak mi to pójdzie. Znaczy, no, może mnie podrzuci smok gdzieś wyżej. No i przy okazji zobaczę, czy wszystkie te... Ja mam jeszcze tak 9 razy zrobić, no... No to już widzę, jak to będzie. Czarno to widzę, niestety. No przecież nie będę używał mikstury siły na razie, póki co. Mikstura siły zostawię na smokach, gdy będę z nim walczył. Dobra, muszę się jakoś pozbyć tych... O, a tu już kiedyś... No, już tu kiedyś byłem. Wygląda to, że ja z przyszłości zostawił tutaj chyba przejście. Dobra. O, dobra, a, dobra. Kurczę, nie, cobblestone nie będę trzymał w lewej, bo jeszcze zepsuję coś. Dobra, tak miało być, czekajcie. Muszę tylko jakoś się dostać tam do góry. Może enderperła mi... Nie, tu nie, tu się raczej nie dostanę, dobra. No tak, nie dość, że będę nowym wersji 1.17 albo 1.20 albo 1.30, jak kiedyś w przyszłości wyjdzie, to jeszcze tutaj już jestem jak no. Ale dobra, nie. Jak się walczyło ze smokiem? O, tam jeszcze widzę chyba. Kurczę, ta dynia mi zasłania. Co jest z tą strzałą? Nie wiem, albo zdejmę dynię, albo coś, bo mi to trochę przeszkadza. Celowanie. Tam chyba jeszcze widzę kryształ. No kurczę, jak się wystrzeliwuje w górę? Czy ja tarczy w ogóle nie mam? No dobra, nie. W pierwszej kolejności muszę się pozbyć. Gdybym podrzucił na tyle wysoko, że... Tam coś widzę, a to... A, to strzały tylko są naj... Nie, to też jest kryształ. Tylko mi coś nie chce trafić. No, trafiony. Zostały dwa. Trzeba było je zostawić na... Znaczy inaczej, na początku trzeba było je zniszczyć. O! Chwila. No czemu tam trafić? No, a no tak. Hitboxy mi zasłaniają teraz od strzału. Tam się da trafić, tylko trzeba wycelować. No ta dynia mi zasłania niestety. Często nie mogę dostrzec. Dobra, mnie nie mogą atakować, bo ja się na nie nie spojrzałem. Atakują smoka, na szczęście. No jak tam trafić? Istnieje prosty, znaczy istnieje podobno jakiś prostszy sposób, ale tu mi zasłania ta krata i dynia jeszcze przy okazji. Widmo z tego chyba nie będzie. Aczkolwiek, no kurczę, ja nie mam żadnego
konkretnego zabezpieczenia. No, dobra. No, ja tak nie mogę strzelać. Ja muszę dostać się na górę i zobaczyć i obeznać się w całej sytuacji. Bo ta sytuacja jest niezbyt... no kurczę, co mam tu wymienić? Dobra, nie. Nie mam gdzie budować. Dobra, smok. Lecz stąd. Ja chcę tylko się do... O kurczę. Chcę się zbudować wyżej i... Podwyższę się jak najwyżej się da, żeby... A kurczę. Dawno się nie grało w Minecraft, nie walczyło ze smokiem, więc trochę problematyczne będzie, ale... Enderperła. A, to jest źle. Dobra, muszę chyba to zrobić od dołu niestety, od góry się nie da. To było głupie, dość. Nie, wiadro musi być w innym miejscu, bo ja tak nie zdążę tego zrobić. Jak ja chciałem walczyć ze smokiem, jako... Dobra, nie, zdejmuję. To patrzy się w ten sposób, dobra. To mi nie przeszkadza. Dobra, spróbuję się wbić tam na górę. Mam nadzieję, że się uda. No perła oczywiście jakoś dziwnie lata. Nie mogę się dostać w górę. No już wystarczy, że smok się na początku zepsuł. No fajnie. Nie udało się. Te enderperły chyba źle działają. A może po prostu ja nie umiem ich używać. No jestem. O, nie, ja tak blisko, to nie. Aż tak blisko ja nie chcę z tym walczyć. Kurczę, żebym tylko nie zginął. Dobra, przetrwałem. Oj. Uff, dobrze, że miałem miksturkę leczenia. No, to było bardzo niebezpieczne. No, dobra, będę walczył ze smokiem chyba. No, ja chciałem 99 razy pokonywać smoka. Ja... No to już widzę, jakie to jest. Chyba musiałbym się lepiej przygotować do walki, ale tak już cały podbieram. Dobra, ale przynajmniej wiem już o co... No, o co biega. Dlatego, że ja się jeszcze pozbyć kryształu, a żeby się go pozbyć, to najlepiej się po prostu bić przy mocy NDPR. No wiecie, ja rzadko walczę ze smokiem i ja mogę trochę mylić się, ale... Odrzucimy. Jestem. Kurczę, nie tak blisko, bo... Oj. Nie. Musiałbym być szalony, żeby... Nie. Nic z tego. Ja chcę tak. Jeszcze jedno. Dobra, lepiej być za. Żeby się nie rozwalić po prostu. Wszystkie już? Wszystkie? Dobra. Teraz chyba już nie ma tych. Wszystkie chyba już zniszczyłem, jeśli chodzi o te... no, wszystkie poniszczyłem. O, muszę uważać tylko na to, bo muszę właśnie ugryźć. No to pijemy. Do dna. Walimy pod ogon. I strzałami. O kurczę, nie trafiłem. Po prostu, ja tak rzadko gram normalnie w Minecrafta, jeśli chodzi w ogóle o walkę ze smokiem, no to... No kurczę, w hitboxa celować, trzeba ten środkowy trzeba celować. Dobra. Trzeba uważać już, żeby nie zostać zjedzony przez smoka. A, jeśli się zginie, to oczywiście życie mu się zregeneruje z powrotem. Mam nadzieję, że nie... te. O, ktoś... Poczuł się Enderman. Ja na niego nie spojrzałem. Raczej wątpię, że na niego spojrzał, ale... No cóż, może to smok po prostu podburzył. Dobra, od tyłu najlepiej. Nie od skrzydła i nie od... No, od tyłu po prostu, dlatego... Tak, jak pamiętacie, poprzednio. Da się ściszyć w ogóle ten dźwięk? Smoka? Chyba nie, bo on chyba jest taki jakby... No nie wiem, co by tu ściszyć? No, wrogie stworzenia ewentualnie, ale... To chyba nic na niego nie robi. Wszelkie przesyłki dostarczać od tyłu, tak jak w poprzednim odcinku, w którym walczyłem o ten raz ze smokiem. Kurczę, ile lat to już było. No, tak naprawdę niewiele, ale dobra. No, nie trafiłem. Tam coś jeszcze jest. No, chyba nie umiem walczyć ze smokiem, wiecie? Ale spokojnie, zaraz się z tym... No, a ja chciałem niebo mieć w Minecrafcie, w którym to jeszcze trudniejsi bossowie by byli. Jak ja normalnie z tym sobie już średnio radzę. Nic dziwnego, że nie chciałem tak, no, tak długo walczyć z smokiem, ale w końcu trzeba.
bo w końcu. Ojej, wyjść, badać, żeby wyjść z tego, z pola rażenia. Zbieram, jak pozbieram, to nie będzie mnie chyba bić, tak mi się wydaje. Dobra, nie patrzę na Endermany. One też nie mogą patrzeć. O, tu jeszcze jest. Strefa. Strefa. A i oczywiście, wiecie, tu jest też generator żelaza. Dlatego, że kraty się respawnują, więc jak się je pozbiera, to będzie coraz więcej. Zbieram wszystkie, o, wszystkie te. Dobra, kiedy siedzi na 200, to ja mogę wtedy spróbować. O, tu jeszcze sobie narobił. No, zbieram, ale niestety obrażenia też dostaję. Zakręcił. On skręca to. On się obraca ciągle, ja nie mogę z nim. A masz, a masz, a masz. I a masz, a masz, a masz. A masz smoku. Pokonany smok. F3B. O. Będzie miniaturka do clickbaitu. No, gotowe. Czyli jak nie walczyć ze smokiem. Dobra. No właśnie wam zaprezentowałem, jak się walczy też i jak się nie, znaczy nie inaczej, jak nie wskrzeszać smoka. No i wskrzeszyliśmy smoka, fajnie. Jesteśmy zadowoleni, wszystko jest w porządku, mamy, tak. Pomijając fakt, że prawie zginąłem, to było fajnie. No i tak, bierzemy sobie kolejną miksturkę. Miksturki siły jeszcze mam, więc na razie nie potrzebuję. Enderpearl, mam nadzieję, że mi nie braknie tak szybko. Już opanowałem, jak należy z tym walczyć, znaczy z nim walczyć, tak więc dobra. Weźmy sobie to, weźmy sobie to. Weźmy kolejne dwa kryształy. O, no nie. To wiaderko mi, no nie wiem, czy kiedyś mi uratuje życie, ale raczej tym razem nie, bo ciężko bardzo, dobra. Kolejne szklaneczki. No może nawet cały stack. Dobra. I tak, co tu jeszcze wziąć? No, o, mam więcej enderpereł. No dobra, jeden stack wystarczy mi. Kraty mi są niepotrzebne, więc ja bym je schował. No i miętówkę też schowamy. Po co ma zapychać miejsce w ekwipunku? Dobra, dwie pochodnie zdobyłem, fajnie. Pochodnie łatwo zrobić, więc po co mam się cieszyć tamtych tych pochodni? No cóż, cieszę się, dobra, fajnie. Dobra, mam wszystko przygotowane, mogę wskrzeszać po raz kolejny smoka, czyli to już będzie. No cóż, muszę jakoś to liczyć. Mam nadzieję, że nie zapomnę, nie stracę rachuby przez to wszystko. No więc tak. Jest to smok. Pokonaliśmy drugiego smoka, licząc oczywiście tamtego, co pokonałem na 1.11.2. No nie, nie mówiłem, że chcę pokonać, nie badam, a może mówiłem, nie pamiętam, że chcę pokonać smoka kresu, to 11 razy na tej wersji, tylko na tym save'ie, więc to już będzie właściwie, no, licząc w ten sposób, dobra. Jakoś wybrnąłem. Dobra, budujemy w takim razie portal, tak, dziś mam oczywiście lepsze warunki do nagrywania, tak więc od razu. No, dlatego postanowiłem zrobić taki wyjątkowy odcinek, w którym to będę, no cóż, dużo gadał, dużo będzie wszystkiego. Ale, no, dobra. Tutaj, gotowe. Teraz sobie zbudujemy to i pamiętajcie, żeby nie wchodzić w ogóle do środka. Jak już to ewentualnie pochodnie teraz można wziąć. Co się dzieje? On zgłupiał chyba. A i wiecie, nawet najmocniejsza zbroja na świecie nie chroni przed Endermanem. Enderman zmarnował moje jedzonko. Co za podły. Dobra, nieważne. Ja tu chciałem smoka wskrzeszyć, a on mi co robi? Wyjeżdża mi z szuflady jak jakiś, nie wiem kto. Dobra, odsuwamy się i nie dotykamy nic. Nic nie ruszać, bo jak się ruszy, to się zepsuje. Dobra? Mam nadzieję, że tym razem nie zepsuję smoka, jak za pierwszym razem. Jak widać, wszystko działa. Ja już ustawię się chyba pod tą skratą. Gdzie jest krata? O, tu się ustawię i już będę czekał na to, żeby strzecić, no, żeby rozwalić mu. Ale muszę tylko uważać na Endermany, niestety, bo one są dość problematyczne. F czy B. Z powrotem. Mamy smoka. Musimy na niego niestety uważać trochę. Bo on tu teraz fruwa. Ale zepsuł mi normalnie plan. Mój misterny plan poszedł se. Dalej, napraw się. A no tak, tu muszę mieć oczywiście te. Żeby mi, no, nie przeszkadzało, to. O, już nie ma hitboxów, dobra, trzeba uważać.
Nowe się pojawiło, dobra, ja tu spróbuję wskoczyć. Ale to jest głupie. To było bez sensu niestety, bo coś nie działa. Jakiś problem jest niestety. Coś mi nie działa. Już ja nie będę z nim walczył, bo to bez sensu by było. Muszę ubrać linkę. Żeby uważać na Endermany. No to strzela. To jest głupie trochę, bo ja tutaj ryzykuję wszystkim, co mam. No, wszędzie, gdziekolwiek stanąć. Dobra, on otoczył swoją. No, co mnie atakujesz, smoku? Przecież jeszcze cię nie zaatakował. Dobra, to zniszczę mu w takim razie wszystkie. Wszystkie w takim razie te. W takim razie mu poniszczę. No bo jeszcze się pomylę i zapomnę, która to jest walka. To jest trzecia walka. Nie licząc, znaczy licząc oczywiście tą z poprzedniej wersji. Chyba trafiłem. Albo on po prostu coś tam zrobił. Dobra. Trzeba mieć po prostu wyjątkowe szczęście, żeby tam trafić. A smok akurat napatrzył się na tą część. Nie. Najlepiej zniszczyć w pierwszej kolejności wszystkie pozostałe kryształy, dzięki temu on będzie bardziej się męczył i będzie wtedy lądował na gnieździe swojej części. Tylko wycelować trzeba z tym. A masz. Chcesz trafić? Trafić w ciebie? No, co jest? Nie trafiłem. No cóż, wcześniej było kilka razy za pierwszym razem, ale dobra. Kolejny. No, wcześniej było tak fajnie za pierwszym razem, a teraz nagle. Trzeba zmieniać pozycję za każdym razem. Tutaj nie, muszę się oddalić. Chyba nie trafiłem, bo nie było wybuchu. No, tyle tu jest wszystkiego, trzeba wszystkie poniszczyć. O, wreszcie siada na gnieździe, teraz. No, wszystko trzeba. Zmieniamy pozycję strategicznie. Wejdź tam. Jest. Dobra. Kurczę, znowu nie trafiłem w wiaderko. Chyba tak zrobię to. Może będzie teraz lepiej. Oho. Aha. Prosto w wiadro. Tak, to jest jedna z głównych podstawowych umiejętności w Minecrafcie, która może uratować nie raz i nie dwa razy życie. Ja co prawda powolne opadanie, ale ja sobie naprawiłem specjalnie zbroję, żeby nie stracić zbyt szybko. No, strasznie ciężko tu się niestety walczy, zwłaszcza gdy te Endermany po prostu utrudniają. I powinno to zostać jakoś zmienione, żeby na przykład te Endermany nie wchodziły na pole walki, kiedy się walczy ze smokiem. Żeby po prostu, na przykład, nie wiem, miały takie specjalne trybuny, na których by siedziały i po prostu kibicowały albo smokowi, albo graczowi, ale bardziej chyba smokowi. No i po prostu by czekały, dopóki smok by nie został pokonany. No bo wtedy takie coś to trochę utrudnia całkowicie walkę. Dobra, gdzie jeszcze? Tam jeszcze jest. O, za blisko lata, muszę uciekać stąd. Dobra, stąd znikam. Oni na szczęście fokusują się tylko na smoka, czy tam skupiają się na smoku. Ale dobra, ja tu. Nie! Żartowałem, nie chcę tu być. No nie, teraz nie zdążyłem, niestety. Muszę uważać, niestety, na to strzelanie. Ciekawe, czy on z czasem robi się coraz trudniejszy. Dobra, kasujemy wszystkie oddechy smoka, kasujemy. Tam mamy to.
Tylko oczywiście nie trafiłem. Teraz trafiłem. Teraz spróbuję trafić tutaj. Najlepiej enderperłą, żeby... O! No teraz to było trochę słabe. Jak widać, enderperły są bardzo potrzebne podczas walki ze smokiem, zwłaszcza, że za pierwszym razem na pewno się nie uda tam skoczyć. A tu lata smok, ja go zmylę, idąc sobie gdzieś indziej. Powoli, żeby nie spojrzeć na żadnego endermana. Odciągnę smoka oczywiście, o jeszcze spróbuję. Dobra, dobra, odchodzę stamtąd. No coś fruwa, fruwa, fruwa i... Normalnie przed celnikiem normalnie przeleciały enderman. Dobra, na szczęście smok... O, to, ty smoku, fruwaj stąd. Dobra, smok na szczęście, no, tak zamieszał endermanów w głowach, że... No ja i tak muszę zabić innego endermana, bo nie mam enderpereł. Tylko niestety celowanie jest trochę utrudnione, gdy tak szybko panikują. No, znów nie trafiłem. Jak to mówią, do paru razy sztuka. No, kurczę, trafrzesz. Oj, oj. No, kurczę, jeszcze deska do klawiatury niestety jest słaba i czasami lubi sobie spadać. Muszę to pobrać. Kurczę, jak tam trafić? Znowu przefrunęło. Nie lubię tych enderperł. One są strasznie problematyczne. O, tu mam kolejną enderperłę. Dobra, jeszcze raz spróbuję się tam dostać, trzeba to robić szybko i niestety znowu lata ten smok i nie mogę tam wejść. Spadaj stąd, będę strzelać. Nie podchodź do mnie, bo będę gryzł. To jest inny moment, kiedy się nie da spieszyć, bo... No, co jest? Coraz niżej ja strzelam. Trzeba zmieniać pozycję i... Dobra. Niestety, co ja gadam, to nie było dobra, to było niedobra. Dobra, ja spróbuję wskoczyć. No, stworzyłem kogoś, kogo endermany już poszukują. No dalej. Endermany, dawać mi je. Cztery enderperły. Ja chcę się dostać tylko do tej wieżyczki, żeby ją rozwalić. Do środka. Rozwalamy to. I tam. Dobra. Jestem za kratą, nic mi nie grozi. Jeszcze tam. Kurczę. Nie zdążyłem. Muszę uważać, bo one się kręcą za bardzo, niestety, tutaj. Jeszcze jedna... Dobra, rozwaliłem wszystkie te, teraz muszę rozwalić tamto. Bardzo długo ta walka niestety mi zajmie. No, nie masz amunicji, smoczku. Teraz mogę cię rozwalić. Chyba. O, jeszcze jedną masz. Powinno się dać odbić kulę smoka. Tak jak kulę gasta przy pomocy strzały albo miecza. Tutaj by mógł być dodatkowy advancement, który by umożliwiał, no, który by się dostawał za odbicie kuli smoka. Czyli na przykład by to mogło być nazywane na przykład powtórka. Powtórka z seansu albo coś. Powtórka ze zwrotu do nadawcy. Traf. Ciekawe, czy strzały w ogóle, czy strzelenie strzały w ogóle Endermana teraz by miało jakiś wpływ. Dobrze, mam nieskończoność tak przy okazji. Teraz on odbija, dobrze, ja muszę... Wszystko zbieram oczywiście, żeby mi nie podchodzić od boku, pamiętajcie, bo on może podrzucić. On czasami zakręca, więc trzeba uważać. Miałem z której siły wypić. A się dziwię, czemu tak długo mi idzie walka ze smokiem. Wracaj tu. Woda na wszelki wypadek. Bo coś idzie za mną. A masz, Endermanie, trzeba było ze mną nie zadzierać, ja chcę was uratować. No,
woda, jak widzicie, daje radę na szczęście. Dobra, ja muszę walczyć ze smokiem. A masz. A masz. Bardzo, że w starszych wersjach chyba się nie dało tak łatwo trafić smoka. Dobra. Nie trafiłem. Dobra, trafiony. Trzeba uważać, bo on może ugryźć jeszcze. Kurczę, źle celuję. Nie trafiłem. Dobra. Teraz trzeba z tyłu, pamiętajcie, podchodzić od tyłu, nie od przodu. Jest najlepiej, żeby zanim się mikstura skończy. Prosto w... cokolwiek z mocy. A masz spokój. Już nie żyjesz. Dobra, gdzie jest jeszcze jakiś ten? Kolejny exploit będzie, co prawda. Jedyny, który wpadają do portalu, ale jeśli ma się dostęp do, że tak powiem, spawna minecraftowego, no to nie tak trudno znaleźć expa, który wpadł do portalu. I cokolwiek wpadnie do portalu, to się respi, no, na spawnie. Dobra, siła mi się kończy, ja tutaj normalnie teraz nie zaszalałem, jeśli chodzi o zbieranie niestety tych mikstur. Trochę słabo, cienko niestety, muszę przyznać, ale dobra. No to w takim razie bierzemy kolejny i kolejny raz będziemy wskrzeszać smoka. I tak aż pokonamy go, no, jeszcze chyba z 8 razy, z 8 albo 7 razy. Dobra. No i tak. Jeśli oczywiście, dobra, nie wiem, dobra. Raz, dwa. Dwa tylko, tak, biorę po dwa, żeby w razie czego nie stracić. Chociaż nie planuję na tym świecie ginąć, ale kto wie. Kto wie. Myślę, że, dobra, czekajcie. Ja bym tutaj chciał kopię save'a zrobić w tym momencie, żeby nie musieć zaczynać znów od nowa. Ale dobra, nie. Ja to chciałem zrobić niczym live, no to... No to teraz mam sporo roboty. Ciekawe, ile mi się uda oddechu smoka zdobyć. No cóż, tak przy okazji, jako ciekawostkę. On nie ma tak naprawdę praktycznie to zastosowania. Jedyne do czego to do strzał, ewentualnie. No dobra. Teraz tak. Co by tutaj zrobić? Dobra, kraty odłożymy. Jak widzicie, mam już ich 16. Po przepaleniu każdego to będzie gdzieś tak... nie. Na razie mam niestety ich mało i ich raczej więcej nie zdobędę. Dobra, więc tak. Przywracamy smoka do życia, no nie? No dobra, mikstura leczenia mi się przyda. Z całą pewnością. Czy ja mam tu gdzieś mięsko? Mam mięska trochę więcej w razie czego. Jak widzicie, jestem, no, jestem bardzo przygotowany. W skrzyni krecypowie też na dzień. Tam nic nie. No dobra, dobra, bla, bla. Tak, to jest live. Znaczy nie live, tylko odcinek, ale sztuczny live. Żeby coś ciekawszego było na moim kanale, a nie tylko sztabowe odcinki. No, nie mam odpowiedniego programu, ani odpowiedniej konfiguracji sprzętowej do robienia live'a, tak więc, no. Dobra, bo ten program raczej nie ma takiej funkcji. Dobra, ale no. Zresztą i tak wolę nagrać odcinek, bo wtedy mogę zawsze coś wyciąć albo coś. Dobra. A więc tak. No to w takim razie walczymy dalej. Wiadomo. Woda. Tak, wodę ja tutaj trzymam chyba. Dobra, dobra, dobra. A więc tak. Najpierw exp mi poleciał do portalu właśnie przed chwilą. Dobra. Z której strony chcemy oczywiście, nieważne z której. No i stawiamy w takim razie. W końcu zająłem się walką ze smokiem. No, tak długo nie walczyłem, a teraz walczę aż tyle razy. Dobra, jedna dziura tutaj, druga dziura tutaj. No i tak. I raczej nie wchodzić do portalu podczas gdy smok się pojawia, bo wtedy może się zepsuć. Ja jestem dokładnie tego przykładem. Chociaż pewnie już ktoś inny też tak w ten sposób zepsuł, ale nie wiem. Dobra, mamy smoka, tak. Znowu, oczywiście tym razem już wiem co robić, tak, no, się w każdym razie czego. No, czemu ja nie jestem najedzony, kiedy smok się spawnuje? Dobra, idę od razu do krat i spróbuję od razu przygotować. Chociaż nie wiem, bo trzeba czekać, aż się smok zespawnuje najpierw. Bo jak zniszczę coś, to może się potem coś zepsuć, więc... Dobra, idziemy tam. Znaczy nie, ja będę niszczył najpierw te, które są tutaj. Dzięki temu szybciej to potrwa. Czekamy, aż smok się pojawi. Jest smok.
strzelamy, niszczymy. Tak, on się bardziej chyba męczy, kiedy mam mniej kryształów, tak więc można go. No, wtedy łatwiej, wtedy rzadziej chyba lata. Tak, jakbym trafił za pierwszy raz, to by było fajnie, ale poważyć można. Niżej. Dobra, nie, z daleka będzie trzeba do niego strzelać. Dobra, zostawmy ten na górze, bo potem zapomnę, co wtedy będzie. Na początku trzeba niszczyć te wyżej. O, ja przechodzę, normalnie. Znikać stąd, już się. Dobra, żebym nie musiał użyć mikstury leczenia na początku, bo to by było trochę stratne dla mnie, tak więc muszę uważać bardziej. Dobra, bo trzeba patrzeć, jak się będę patrzył nagle w dół, no to trochę problem z powodu. Bo smok niestety, znaczy inaczej, endermany są po drodze, więc arenę, powinna być specjalna arena do walki ze smokiem i żeby po prostu endermany nie miały wpływu na to. Bo to trochę, wiadomo, że smok ma podać spustoszenie na, no, w endzie, ale kto wie, no, mam ratować wrogów, no dobra. Ale powinno coś takiego być, żeby na czas walki ze smokiem endermany były pasywne na przykład. To by było wtedy lepiej. Zwłaszcza, że mamy wspólnego wroga teraz, smoka. Który tak naprawdę nie jest po niczyjej stronie. No to trzeba po prostu, dobra, spróbuję się tam dostać do góry. Tak, endermany widzą, no, dzięki hitboxom widać oczywiście, gdzie się patrzą aktualnie. O kurczę, enderperem nie wziąłem. Kurczę. Szlak. Nie wziąłem enderpereł, niestety. Musiałem zapomnieć o enderperełach. A nie chcę teraz shulkera stawiać, bo to będzie problem. No to musimy walczyć, niestety. Jeden sposób na walkę to... O fajnie, na gnieździe się zaczęło, to mogę walczyć. Jest enderperła kolejna. Dobra. Idziemy dalej. Spróbuję w takim razie pokonać kolejnego endermana, żeby zdobyć enderperłę. Dobra, 6 enderperów powinno mi już wystarczyć. Co ja gadam? Nawet 16 ledwo starcza, a co dopiero 6. Dobra, dobra. Tutaj. Możesz trafić w tą kratę? Tam jest ciekawie. No, dopóki smok nie przyleci tak naprawdę. Ale dobra. Ciekawe, ile mi ten film w ogóle zajmie, ile godzin. Całe w tej walki ze smokiem. Zamierzam jak najmniej wycinek tego odcinka, dlatego że to ma być taki, jakby nie wiem. Niby live, ale jednak nie live. Znaczy w sensie premiera będzie jak live. Kurcze, pereły! Słuchać się mnie. Ender pereły mnie zdradziły. Zdrajcy. No to dobra. No to nie chciał, tak? No to niech mi podrzuci smok, to ja... A no tak, nie mam pereł. Dobra, to będziemy walczyć z endermanami. W końcu po to dobrze się jednak, jednak dobrze się spawnują, bo dzięki temu można mieć bezpośredni dostęp. Go! 3 razy trzeba uderzyć endermana, niestety. Takie to jest durne. Co jest? Z opóźnieniem przyszedł. Nie, ja nie będę walczył teraz z endermanami, bo to nie ma sensu. Potrzebuję enderpera. Niestety nie mam enderpera. To jeszcze mi broń się nacięła, bo zaraz dawać dużo to daje mało. Jakbym walczył kilofem z tym normalnie, zamiast mieczem. Widzieliście, jakie to jest trochę trudne? Tak, już ja mam tarczę, no. Dziewięć pereł, tyle powinno mi wystarczyć do walki. Jak widzicie, nie używam tarczy, o dziwo. Muszę poczekać, aż się zregeneruje życie. Muszę niestety dostać się do... No tam są te. Dobra, idę tędy. Smok leci tu ze mną, więc fajnie. Znalazłem sobie kumpla jakiegoś. Do góry. Do góry.
Kurczę, ja nie mogę walczyć. O. Nie. Co za dziad? Na szczęście to przemyślany. No, trafiony na szczęście. Wystarczy zburzyć kratę, nie trzeba wcale być tam. Dobra, idę walczyć, znaczy idę zniszczyć kolejny w takim razie. Zobaczymy, czy się uda w ogóle przetrwać. Pewnie nie. Dając życie. Ale nie będę krakał, bo jak krakam, no to będę... O! Prosto na mnie leci ten... Strzelam. Walka musi być. No cóż, jakbym raz popchnął słuchać, to by nawet dynamiki taki... Chociaż nie, to nie jest dynamiczne w ogóle. Ja musiał montować ten odcinek, żeby był dynamiczny, tak więc... No ale ja postanowiłem ten odcinek robić jak live normalnie, czyli po prostu na żywo. No to nie jest na żywo właściwie, bo to nagrywam, ale... Bez jakiegokolwiek wycinania. Montaż będzie, bo chcę dodać napis live. Raczej tego nie będę w stanie w ten sposób uniknąć, a... No jak wspominałem, inne programy właśnie... No, nie mam takiego programu, ani sprzęt, no, konfiguracja sprzętu mi... Perły! Perły! Perła! Perła niestety robi jakiś problem. Stanowi problem. Ogólny problem ze wszystkim, dobra. Z perłami będzie problem, więc muszę... No i znowu zniknął Enderman, będzie mi przeszkadzał. W trakcie wykonywania mojej pracy. Wejdź tam. Wejdź do góry. Nie potrafi niestety, postać się nie potrafi wspinać niestety. Ej, ja uderzam przecież. Tylko niestety Enderman za szybko się kręci. A klatki wcale tego nie ułatwiają. Tak. Double hita dostałem od niego. Gdzieś jeszcze jest? Tu jest. Tu. Tam jest. A masz. Spróbuj tutaj rzucić. On ma więcej jeszcze tych. Dobra, ma pole pełny serwis on ma niestety, więc ja muszę... Do góry. No, jestem. Aha, jestem. Dobra, jestem na górze. Schowam się, żeby mnie smok nie przyuważył. Dobra, schowaj się. Dobra. Kurczę, za późno. Jeszcze mi się woda zacięła. Smok mi zje wodę i skończy się. Próba przechwycenia, czy tam uwolnienia Endu. Jak to jest, że ci dobrzy zawsze giną na początku, a później dopiero się od niby odradzają? O! Widzą mnie? Czy nie widzą? Woda! Nie atakować mnie. Dobra, walczymy ze smokiem. Oczywiście, niestety, muszę uważać, żeby nie spojrzeć przypadkiem na Endermany, bo wtedy będzie problem. Muszę pilnować jednocześnie serduszek oraz... Muszę się przesunąć, bo mi będą atakować znowu. Dobra, Endermany chyba mnie nie widziały na szczęście. Bo strzelę do ciebie, jak mi będziesz przeszkadzał. Muszę sprzątać wszystkie te wieżyczki. Tylko niestety strzały latają jak chcą, więc to jest problem. Dobra, udało się. Dobra, gdzie jeszcze? Wszystkie? Wszystkie wieżyczki, wszystkie te zostały zniszczone? Na pewno? Nie oszukujesz mnie? Pewnie mnie oszukuje, ale dobra. Przypuśćmy, że mnie nie oszukuje i... No tak, nie regeneruje się do tego, tak nie. Dobra, smok by raczej mnie oszukał, bo by chciał raczej przetrwać, no nie? Dobra, uderzony. Jasne, oszukał mnie. Wiedziałem, że mnie oszukuje, ale chciałem tak, no. Chciałem dać mu. No dobra, czyli zużył mi jedną miksturkę siły, niestety, ale nic nie szkodzi, bo mam dużo mikstur siły.
Tylko nie mogę trafić tam, bo coś jest problematyczne. No, ale nigdzie indziej nie ma, bo się tylko tutaj regeneruje. Głupiego głupika nie da się skasować. No nie słyszałem, to była kula. No co jest, co mnie atakuje? Przecież ja... No strzała niestety leci jak chce. Leci jak chce, a nie bo chce, więc to jest różnica. Aha, znaczy się można się oddalić, więc... No, bo mi całą... Coś jest zepsute chyba, bo nie mogę go skoczyć. Strzałą. Co jest z tymi strzałami? Zepsute one są? Dobra, nieważne. No, kurczę, trafisz kółeczkę. Zepsute jest to chyba, bo nie da się strzelić w to. Ale spokojnie, ja już za pierwszym razem to zrobiłem, więc drugi raz też mi się uda. Bo strzały niestety lecą jak chcą. Więc... Klasyczne podbudowywanie w takim razie. Niestety muszę tego użyć. Nie chciałem tego używać, ale gra mi nie daje wyboru. Tarcza. To jest ten... Enderperły mi się zacięły. Jeszcze dodatkowo chyba, bo nie chcą spaść. No to będzie godzina walki, fajnie. Bo oczywiście Minecraft nie umie celować dobrze tymi strzałami. Tak więc będzie trzeba niestety walczyć inaczej. Trzeba było steki wziąć, albo przynajmniej złote marchewki. Podobno one dają na dłużej nasycenia. A masz. No, pokwaczyłem na ciebie, więc cię zniszczę potem, jak się zainteresujesz w domu. No, trzeba trafić w tę strzałę. Bo jeśli coś się zepsuło i nie da się jej zniszczyć, dobra. Przy okazji się bronię jeszcze tarczą. Dobra, pozbierałem mu trochę oddechu, żeby to nie zarzucił praw autorskich do swojego oddechu smoku. Czy mnie za to nie ukrało? No oczywiście, że nie umiem. Nie, to jest zepsute, trzeba odpowiednio blisko do niego podejść. Nie będę walczył ze smokiem, bo to głupota. Chyba, że siłę znów wypije, to wtedy może się uda. Bo coś jest zepsute, nie mogę docelować tam. Właśnie, strzały spadają same. Leci. A. No tak, coraz trudniejsze są fale smoków, więc trzeba uważać. No tak, tarcza mi uniemożliwiła mój bader. Serdeczny. Kurczę, no jak puszczam do tej gruzy, to strzała i to jest trudniejsze. Nie, piję miksturę kolejną, siły ostatnią już i lepiej, żeby się to udało. Bo nie da się trafić w tamtą, niestety coś się zbugowało.
Powiedz powolnie. Kurczę. O, chyba rozwaliłem to, ale nie było widać, że rozwaliłem. Dobra, on teraz będzie zakręcał. Aha. Ty smoczy jeden. Nie mogę do niego podejść, co za... Mongo. Nie, zaraz, ja... Okay. Dobra, nie ma... Dobra. Myślę, że on to po prostu trollował chyba. Naprawdę zliczyłem już jemu kryształ dużo wcześniej. Tak więc... Co za troll? O-o. Aha! Przetrwałem, chociaż... No, nie musiałem się martwić o to, ale dobra. Wystartował. Znowu kręci się. A ja chciałem... 11 razy z nim walczyć. No co za... No, już go prawie pokonałem. Po raz kolejny. Dobra, o, uwaga, uwaga. Odsuń, wycofać się. Gazują. O, dobra, wezmę. Skorzystam. Dobra, już nie będę korzystał z tego. Tego tylko jeszcze dwa razy dziabnąć go i... Albo raz. No, bo miałem siłę, więc... Czym jest siła? Czym jest siła? Wikturce siła jest. Dobra, pokonany smok. Exp poleciał jak zwykle do portalu. Dużo expa będzie mnie czekać na spawn. Dobra, ale ja tego nie robię dla expa, ja to robię dla odcinka. Żeby ładnie wyszło coś na odcinku, żeby raz w życiu mi się coś udało. No, i co teraz muszę zrobić? Po pierwsze wziąć parę perełek i parę... Dobra, czyli tak. Tradycyjnie. No, co ja sobie wymyśliłem normalnie na odcinek? Pytanie, czy w ogóle komputer da radę to nagrać. Bo to jest bardzo dłuższy, będzie ten film. A ty... Co się zbliżasz do mnie? Chcesz mnie zjeść? Nie zjesz mnie, bo jestem zajęty. To było całkowicie głupie, ale dobra. Niech ktoś będzie... No, może nie zajęty, ale niesmaczny. Jestem trujący. Wchodzę gładko, ale wracam jak kamikadze. Więc lepiej, żebyś nie próbował mnie zjeść. Ani nawet zabić. Dobra? Niestety mięsko mi się kończy, więc jak się szybciej skończy mięsko, to chyba będę musiał, że tak powiem, zmienić plan, jeśli chodzi o walkę. Jeszcze zostało 6 smoków do pokonania. No, teraz będzie kolejny, czyli, kurczę, nie pamiętam, który, dobra, chyba 4. Tak długo walczyłem z tym smokiem, no, strasznie ciężka ta fala była. Dobra, co tutaj wziąć? No, oczywiście buteleczki do zbierania oddechu smoka i... Na no, miksturki siły, no tak, ale ja żem tu normalnie teraz no, zepsuł normalnie teraz, bo... A, no tak, bo tego tu wcześniej nie było, dobra. Bruk sobie jakimś cudem, dobra, trochę sobie naładuję bruku do pełna, żeby nie brakowało mi w razie czego. Co tu jeszcze nazbierać, czyli tak. Mikstura siły dodatkowa, bo nie wiem, czy za pierwszym razem widzieliście, za pierwszym razem mi się nie udało pokonać smoka przy mocy mikstury, musiałem drugiej miksturki użyć. Dobra, co tu jeszcze? O, jeszcze jeden kurczak mi został. Dobra, sobie zjem za chwilę. Dobra, czy mikstura leczenia mi się przyda? No dobra, przyda się. Nie, mam jedną, wystarczy mi, dobra. Tutaj wszystko, dobra, wszystko podchłonęło, to tak, tu mam oczywiście przygotowany zestaw, że tak powiem, ratunkowy marki Pavison 96. Nie, no, żartuję, oczywiście. Jakiś, no, dobra, czekajcie. To muszę odłożyć, to muszę dać tak i dobra, gotowe. Jeszcze coś jest? Bo nic więcej nie wziąłem. Tak, ten zestaw powinien wystarczyć do kolejnej fali. Mam nadzieję, że ta fala nie będzie mocniejsza od poprzedniej. Bo jeśli będzie, no to koniec będzie. Dobra, kolejne mięsko. Dobra, no to w takim razie zaczynamy. Nie wiem na takiej długości odcinek, pewnie ponad godzinny wychodzi, ale dobra. Live video takie jakby, ale nie do końca, bo na żywo to nie będzie. O! Tylko, że mnie wpadł do portalu. Dobra, stawiam tutaj blok. Drugi blok. Kolejny raz.
Dobra. I teraz kryształy. Jeden kryształ tutaj. Drugi tutaj. I buteleczki tutaj, dobra. Jestem gotów do walki. Dobra, muszę się odwrócić, żeby nie spojrzeć na Endermana. Najlepiej patrzeć cały czas do góry albo cały czas na dół. Chociaż jeśli patrzymy, żeby trafić we wszystkie, no, te piramidy, no, znaczy te słupy, no to trzeba oczywiście do góry patrzeć. Zaraz się smok pojawi, więc. Dobra, mam wodę na właściwym slocie. Tak, na takim slocie, żeby szybko zdążyć jej użyć. Ty kręcę kółkiem. Gdy szybko kręcę kółki. Dobra. No albo aż mi się skończy miecz. Dobra. Mamy smoka. A więc strzelamy w takim razie to. Kurczę, tylko traf. No znowu mi losowo leci strzał. No dobra. Nie podpalać. Jesteś smokiem Endu, a nie smokiem ognia. No i znowu się zaczyna ten błąd, jeśli chodzi o. No czemu strzały nie trafiają czasami w niektóre? No ale tu nie trafiają, ale tutaj widać przynajmniej. Poczuł to chyba, z tego co widzę. Tak, ja sobie po prostu idę i. Na jolo po prostu sobie idę i. O, dobra, tam. No, co za mną chodzisz? Wodę rozleję. Żeby się do mnie nikt nie zbliżał. Niestety, Endermany są bardzo problematyczne. Mam nadzieję, że przynajmniej dźwięk dobrze mi się nagra. Czy tam mój głos. Żebyście wyraźnie słyszeli, co mówię, bo ja, jak jestem skupiony na rozgrywce, to wtedy niewyraźnie mówię. Wejdź! Wejdźesz! Nie pilnuj tego, bo ja teraz tego chcę popilnować. No i znowu się zepsuła Enderperła. I mnie. Nikt mnie nie widział. No. Mam niestety wroga. On na szczęście zginął, ale. No, muszę się schować niestety za tym, bo. Przy okazji. Nie, tam nie trafię. Dobra, to jest ostatni chyba. Ej! Muszę uważać, bo mnie zaraz Pereira przeniesie. Chciałem się teleportować szybko stamtąd tutaj, ale niestety nie zdążyłem tak dynamicznie tego zrobić, jak się spodziewałem. A więc ciu. Do środka! No znów się nie dogadaliśmy, niestety. Z Minecraftem. No ty! Aha, widzisz, masz mnie za głupka? Nic z tego. Ja tam nie trafię teraz, kiedy jest ten gaz. Tak łatwo to nie ma. Nie ze mną te numery. Strzała. Zniknęła sobie. Ty, smoku. Będę mówił do ciebie, chcę, żebym mówił do ciebie w wołaczu, czy co? Kogo, czego nie ma smoka? To co? Dobra, dobra, nieważne. Kogo, co? I tak dalej, i tak dalej. W wołaczu będę mówił. O, smoku! Przestań mnie ganiać. Przecież ja tutaj chcę tylko zniszczyć kryształy. Bo są one nie, no, nieekonomiczne, czy tam nieekologiczne. Kurczę, niewyraźnie mówię, dobra. No, co jest? Traf w tą piramidę. Ten, znaczy ten. Tak, to jest strategia. No, patrzymy do góry. Mikstura! No, dobrze, że miałem miksturę, a nie Enderperlę, bo wtedy bym mógł bardzo niebezpiecznie popełnić. Znaczy, Minecraft bym niebezpiecznie popełnił. Enderperła. Spadam stąd. No fajnie, nie mam mikstury leczenia natychmiastowej, bo musiał oczywiście. Zbieram to, zabieram ten oddech. Wydoję cię z tego oddechu, aż ci nie dostanie ani centymetr sześcienny. Tak, wydoimy smoka z tego.
EM! Kto tu kogo ma zabić? Ja tu mam cię zabić, smoku, a nie ty mnie. Wiesz, to jest. No, trzeba było sobie miksturkę zostawić na kiedy indziej. No, musiałem ją zmarnować. Smok leci, więc ja. Ja opuszczam oczywiście strefę zakażenia. Strefa wirusa, normalnie. Covidem strzela. Smok. Ja nie mogę bezpiecznie się tutaj przedostać. No cóż, nie, raczej nie, bo wtedy bym. No, jakby to był COVID, no to już bym dawno. No, to bym wtedy nie mógł, że tak powiem, wyzdrowieć w Minecrafcie. A tutaj, tylko w tym polu rażenia jest niebezpiecznie. Dobra. Chociaż woda powinna neutralizować ten smak. Jeśli chodzi o ten różowy gaz, który smok strzela. Bez przerwy. Komu by się chciało tyle grać w Minecrafta i walczyć ze smokiem, aż zdobędzie wszystkie te. Wiadomo, można mu odebrać trochę z życia, no nie? I potem, regularnie zbierać to. Ale nie. Bo to było bardzo duże ryzyko, dlatego że smok może zniszczyć chyba Shulkera. A może nie? Nie wiem, bo właściwie nikt nie próbował ustawiać Shulkerboxa, tuż przy smoku. Dobra, muszę się najeść, żeby być z pełnym KP. Jak większość graczy Minecrafta to nazywa, czyli z życiem pełnym. Dobra, trzeba będzie się jakoś tam dostać. Jestem. Dobra, znów mi się zespawnował. Dobra, spróbuję zestrzelić. Użyję zakratu, żeby nie dostać. Tak, enderperłą zamiast, oczywiście, tradycyjnie. No i komu by się chciało walczyć tak ze smokiem? To może być bardzo ciężka, no, ciężka rozgrywka, normalnie. No cóż, jeśli chcecie w ogóle, jeśli dotrwałeś do tego momentu, no to oczywiście można pisać w komentarzu słowo kluczowe, tak zwane smok. No i zobaczymy, kto, no, kto oglądał od początku aż do tego momentu i jeszcze dalej ogląda. No dobra. A więc tak, zbieramy w takim razie kolejny oddech. Kto wie, może kiedyś się przyda, albo po prostu będzie jako trofeum, którego nigdy nie użyję. Skończyły mi się butelki. Jak wypiję miksturę siły, to wtedy. Dobra, chyba już wszystkie zniszczyłem. Piramidki, czy tam wszystkie te. Jeszcze nie wszystkie. A! Co mnie bijesz, smoku? Jak będę silny, to może będę słabiej wykonać obrażenia. Nie wiem, to pewnie tylko mit, ale. Może będzie jak. No, z jakąś korzyścią dla. W razie czego. No, piramida! Dwie piramidy! Te największe niestety musiały mi zostać na sam koniec. Na szczęście została tylko jedna na sam koniec. Ostatnia chyba została. Bo niestety strzały się zacinają. Ups! Nie patrzę. O, widzę hitboxa, mogę trafić do niego. Wszystkie. Teraz walczymy na poważnie. A jeszcze jedno. Uwaga, smok atakuje. A ja biorę oddech smoka. Od tej strony trzeba z nim walczyć. Wszelkie przesyłki dostarczać od tyłu. Wierzy ten. Nie, zaraz. W Ameryce również chyba tak dostarcza. Nie, to zależy jak ktoś chce. Jakiś właściciel swojej pozycji. Wszelką przesyłkę tylko z tyłu. No, i to jest wieloznaczność, jeśli chodzi o. Może tak powiem. No, tu nie chodzi o przesyłki bardziej, tylko bardziej w metaforze. Wszelka przesyłka to jest właśnie w tym momencie. Tak, Tom i Jerry był taki jeden element. Chyba, tylko nie pamiętam jaki tytuł. No, może pamiętam tylko teraz, no. Nie używam tego tytułu, więc nie pamiętam dokładnie, jaki to był tytuł, ale chyba coś, gdzie chyba. W innym grocie jakiś uczył się chyba, znaczy inaczej, Tom był chyba nauczycielem i uczył chyba gota, że to, że. No, że goty. No, że. Znaczy inaczej, uczył, że goty bronią myszy i tak jakoś. No, a my. No, a Jerry oczywiście miał inną, że tak powiem. Inny światopogląd, jeśli chodzi o to, dlatego że w końcu myszką jest, powiem. No i jak już było tam chyba, że myszy są bardzo niebezpieczne. Dobra, nieważne. No i na końcu później, no, spoiler oczywiście, że na końcu tam, no, później był taki napis. Znaczy nie mówię dokładnie co, więc to nie jest spoiler właściwie.
gdzie pisał na suszeki, że chcę wystarczać od tyłu. No kurczę, co ja wyprawiam? Ja cię kręcę, no co ja wyprawiam? Przecież ja tu teraz kopnę w kalendarz normalnie. Muszę uważać na swoje życie w Minecraftie, bo przecież to jest bardzo niebezpieczne. O, tu jest wersja latania, a tu jest wersja wszelkich przesyłek. Masz smoku. No niestety więcej nie mam tych szklaneczek, więc już nie zrobię. Więc chciałem, dobra, fajnie. No i fajnie. O, expik mi wleciał do portalu. Nie, mój exp. Znowu w portalu. Tak. Jak widać, nawet exp widać, w którą stronę się patrzy. A to jest strzała. Dobra, fajnie. 34 level. Stracić takie coś to byłoby słabo, niestety, ale... Znaczy inaczej, niestety. Znaczy, dobra, nie. Nie chcę tego stracić. Tyle tylko mówię. Chociaż i tak nic nie mam już, no, jedyne co enchantował to ewentualnie zbroję, żeby mieć naprawę oraz elitrę, którą już wcześniej zdobyłem sobie, tak więc walczę dzisiaj ze smokiem, bo w końcu mam czas, żeby stawić mu czoła aż tyle razy. Mikstura leczenia natychmiastowego, no to sobie załaduję ekwipunek, żeby mieć pełny serwis. Oczywiście jedna szybka miksturka na wszelki wypadek. Jeśli chodzi o miksturę siły, no to mi jeszcze chyba zostało coś. O, mam jeszcze sporo mikstur, jeśli chodzi o siłę. O, Ender Pearl. Zawsze trochę więcej Ender Pearl będzie, w razie czego, jakbym miał stracić. No, trochę zostawię sobie, żeby ich wszystkich raczej tu mieć. Dobra, co tam jeszcze? Skrzynia kresu. Dobra, jedzonko jest, bodaj. Sorry, bekło mi się po śniadanku. Znaczy, już to nie jest po śniadanku, bo to już trochę czasu, ale nadal jeszcze mi ten smaczek został po śniadanku. Tak więc jeszcze czasem. No będę starał się oczywiście z zamkniętą buzią bekać, to podobno jest cichsze. No i tak. No to w takim razie, no i zdołać nic odjąć w takim razie. Walczymy po raz kolejny. Oczywiście wezmę kryształy. Kryształy 2. Cobblestone'a nie potrzebuję, bo go na szczęście nie zużyłem dużo. Pozbierane shulkerboxy. Idziemy z portem do portalu. Zalewamy. Właśnie teraz zalewa. Portal. Że tak powiem. No bo chcę, no, kolejny zrzut, że tak powiem, ze smokiem. Dlaczego ja się na to wpisałem? No dobra, skoro mówiłem, że tyle razy, tak. Od razu mówię, że 96 razy nie będę pokonywał smoka, bo, no, chyba, że będzie jakiś prostszy i szybszy sposób na pokonanie smoka, to wtedy, no, to wtedy oczywiście. A tak to, na najnowszej wersji raczej chyba nie będę pokonywał smoka aż 96 razy, bo już samo 11 razy jest bardzo problematyczne. A ja jeszcze do tego miałbym pokonywać go, no, więcej razy, no, coś takie, no, coś. No i co teraz ja tu miałam mieć w tym slocie, kiedy już nie ma tego? Nie pamiętam, widzicie? Zapomniałem. Chyba bruk. Ale teraz nie mam pewności. Bo zapomniałem. No niestety. Pamięć już nie ta, co kiedyś. Uciekam stąd, żeby nie zepsuć sobie czegoś. Butelki miały tu być, ale niestety mi się skończyły. Butelek ja nie wziąłem, no... Kurczę, muszę sprawdzić. O nie, skończyły mi się butelki. Może w tym jest. Na serio mi się skończyły butelki. No dobra, nie mam butelek już niestety, żeby móc sobie poradzić. Dobra, czekamy, aż oczywiście znikną te. Nie można w nich chodzić, żeby się zepsuł. Dobra, smok już jest. A więc rozwalamy. Kurczę. Unikać. Unikać zagrożeń. No i jeszcze strzały lecą losowo. Co mi uniemożliwia całkowicie. Snajperka mi się tu przydała. Postaram się nie doprowadzić do takiego stanu, jak za pierwszym razem, tak więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będę musiał używać miksturki leczenia natychmiastowego, bo wtedy bym był całkowicie... Kurczę, tylko traf mi w ten. Czemu nie trafiasz? Przecież widzisz to. Słyszę smoka. W pobliżu gdzieś. Ale chyba usiadł na gnieździe z tego, co mi się wydaje.
bo machał. O! Próba! Aaaa! Znaczy, badać, żeby mieć zawsze naładowane życie, bo wtedy się przegra. Tak, to jest ten. Mam nadzieję, żeby się nie zepsuje ten mógł do końca, bo. No, tylko musi mnie ten hitbox denerwować. Chcę go rozwalić już, żeby. Znaczy, wiadomo, mogę sobie włączyć hitbox, ale tu chodzi o to, że on mi mówi, że tutaj jest ten. No, kryształ. Chcę go rozwalić, żeby smok opadł z sił i żeby. No, żeby mi nie przeszkadzał. Bo wtedy ma za dużo siły i wtedy wszędzie fruwa. Ale smok chyba raczej nie atakuje, bo on chyba działa jak Enderman. Jak się na niego nie spojrzy, to on chyba nie będzie atakował. Znaczy on lata losowo, więc jak mnie spotka, to... O! Jestem w środku! Nadzieję, że nie drę się za głośno. Głupi! Głupia gra! Wystarczy chyba trzymać prawy przycisk myszki i woda wtedy też się automatycznie otworzy. Już nie będę używał... No, niestety. Tak działa. Jeszcze mi się woda długo dochodzi. Dobra, nieważne. Ja spróbuję zestrzelić wszystkie kryształy, jak zwykle. Tylko niestety... Czasami lubi... No... Poziom trudności rosnąć tak naprawdę z niczego. Hopla, hopla, hopla. Nie mam, nie. Znaczy nie mam gdzie się skryć, niestety. Bo nie mam butelek, żeby zabrać oddech smoka. Muszę wypić mikturę siły wtedy. No ej! Smoku, co mnie pchasz, kiedy piję miksturę? Przez ciebie użyłem złej. No, smok mi skasował miksturę. Widzieliście, jak i podły? Teraz już nie będę miał szybszej mikstury leczenia. Biorę to za to, że mi rzucasz... Biorę jako odszkodnienie, znaczy nie, inaczej. Biorę jako dowód w sprawie przeciwko mnie. No, rozwalone. Tego nie rozwalę. Póki co. O, usiadł na razie póki co tutaj, więc ja mogę... Nie mogę bezpieczny być, ale... Bo niestety akurat Minecraft musi robić takie maniany. Jeszcze trzecia, zawsze... Ej, ty! Teraz z opóźnieniem zadziałał, jak widać. Czyli trzeba klikać, nie tak nie działa. Czyli ja po prostu dogaduję się coraz to nowszych rzeczy. Jak ciekawie. No i znowu muszę tam wbijać. Czasami to jest manialne. Znowu się zacięło. Zaś się zacięło, to się głupie zacina, ja się nie mogę dostać tam. Jakby się nie zacinało, to... Znaczy inaczej, nic się nie zacina. Mam normalnie tak płynną grę, że aż normalnie da się grać, tylko derperły się psują. A ja tu mam jeszcze 8, więc jeszcze nie jest źle. Potwornie by było, gdybym nie miał enderpereł żadnych. Ja muszę niestety znowu tam wbić, bo oczywiście smok... Bo niestety ma jakiś problem z tą postać, którą steruje. Problem jakiś ma znowu ta postać. Piję miksturę, bo nie chcę mi się znowu na nowo wszystkiego robić. Dobra, tu mam to. No i źle mikstura mi się wbiła. Na tym slocie ma być. Tak ten smok normalnie złości się. No i mnie też przy okazji. Bo mi nie pozwala wejść. A w ogóle to wina Minecrafta. A nie moja. No, co jest z tym Minecraftem? Woda! O, jak będzie koniec wody, to koniec. To ja już nie będę mógł pokonać smoka kolejny raz. Woda mi uciekła. Aha, wziąłem wodę. Fajnie. To mogę w takim razie spróbować się dostać wyżej. Bo się nie dostanę wyżej, bo oczywiście Minecraft zapomniał, że ja to chcę przejść. Chcę wejść do góry. Tam jest moja droga. Do środka! Do środka! Nie wypadniesz stąd, haha. No... Smok mnie chce zjeść. Co mnie zrzuca na mnie? Bo cię zabiję szybciej, a tak to będę cię dłużej zabijać.
No, bo użyję game moda. Nie, nie użyję. Ja na tym świecie używałam tylko do. Dobra, nieważne. O tym, jak będę w stare historie mówił, to wtedy. Smok niestety działa mi na nerwy teraz, więc ja chyba będę zmuszony improwizować. Niestety znów nie zadziała sztuczka z wodą. Muszę niestety poczekać, aż się naładuje, że tak powiem, drówko do końca, bo bez drówka nie ma nic. Dobra, tam mam, ale otworzyłem, więc mogę je rozwalić już. No, za to, że mi tak robił, to go rozwaliłem. Zaraz przyfrunie do mnie. No, on chce tu frunąć. O, rzuca, 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 ja. No, a ja znów się nie naładowałem do końca. Ja muszę jeszcze wskoczyć niestety na tą piramidę. Znaczy, kurczę, ja ciągle mylę terminy. Muszę wskoczyć na... Jak zwykle, oczywiście Minecraft działa mi na nerwy. Ale no cóż. Stąd może się uda. No jak zwykle Minecraft działa jak marzenie. No i blokuj się. Stąd strzelę, bo nic nie zrobi, bo jestem zabezpieczony obsydianem. Tam jeszcze jest. No, trafisz! Gdzieś na górze. Aha! Dobra, wiem. Ciu. No, zdążyła na szczęście perła dolecieć w tym kierunku. Teraz muszę tylko załatwić smoka. Z czym nie powinno być oczywiście tak wielkiego problemu, bo co w tym trudnego? Smok chyba już nie ma już, no, więcej nie ma już, zostało mu tylko jedno, tyle, więc. Oczywiście nie przy portalu, żeby. No nie trafię go teraz, bo on fruwa. No kurczę. Dobra, nie zdążyłem trafić. Ja nie, ale tak, już mam. Mam siłę, dobra, nie wiem skąd, ale mam. Co mnie uderzyło? Czemu to się pali nadal? Przecież ja już. No, nieważne. Nie mam pytań. Walka ze smokiem. Meczik po prostu. To jakiś mecz po prostu. Walka ze smokiem. Zobaczymy, kto wygra. Inteligentny gracz, czy półinteligentny lub odwrotnie inteligentny smok? No, półinteligentny lepiej powiedzieć. Chociaż nie, on mnie nie słyszy, nie? On straciłem. Czemu ja w ogóle mistry siły nie miałem za nie. No, smoku, co ty wyprawiasz? Jak mam do ciebie podejść? Ani do tego podejść, ani nic. Dobra, a przydałby mi się szybsze skoki. Tam coś jest. Znowu coś się zepsuło i nie mogę trafić tam. Ale to nic nie da. Ja już, znaczy to już nic smokowi nie da. Ja go rozwalę po prostu. Chyba, że będzie często się kręci, bo tego to ja. No, nie trafię, bo. No, głupi smok. Czemu tego trafić nie można? Przecież ja już trafiłem to z 50 razy. No, tylko oczywiście strzały znowu są zepsute i nie mogą. No, trafione. Bo chyba coś lagowało i po prostu strzały obok leciały. No i cała praca na marne teraz poszła. Trzeba po prostu uderzyć tam, gdzie poleci słodki, a nie tam, gdzie jest. Więc znowu nie ma sensu walczyć. Po co te hitboxy są, skoro one
tylko nic nie dają. Znaczy pokazują tylko, że nie trafiłem, ale lagi niestety spowodowały, że strzała obok runęła. Dobra. Dobrze, uderzać w smoka, tylko nie, o, nie, nie tutaj. A, już wiem, lagi są, nie lagi na tej. Co? Co, Endermanie? Ja się na ciebie nie patrzę. Ja zawsze jestem w górę baczny. No a na zwykłym świecie to w dół patrzę zawsze. Albo w Endzie, gdy już będę, nie wiem, ekspiarkę wydał, to wtedy. A! Nie widzę. Ja mam tylko 10 żyć. A właściwie 20, bo pół serduszka się chyba. Kurczę, na tym się wycelowałem. O, trafiony. O, on w zwolnionym tempie czasami leci, gdy się go trafi, więc. O, ale by był fail, bo teraz. Dobra, nie, nic z tego. Na tym świecie ja nie ginę. Czy ja kiedykolwiek zginął na tym świecie? Na wizji lub poza wizją? Nie. No, poza wizją właściwie, ale. Dobra, nieważne. Tak, o. Z łuku ja go zastrzeliłem, fajnie. Oj, ej, ty, ty, smoku. Pilnuj się, smoku, co mnie uderzasz, kiedy chcecie. A no tak, ja go zabiłem tym razem z łuku, jak widzicie, nie. Kurczę, jak dużo tekstur tu jest, normalnie Minecraft oszaleje za chwilę. Nie mogę expa podnieść, to jest najgorsze. No dobra, na expie, jak powiedziałem, mi nie zależy. Dobra, już mogę przejść bezpiecznie. No cóż. A i przy okazji pojawiają się też czasami portale, właściwie za każdym pokonaniem smoka, tak więc jak widzicie, tu jest portal, tu, tam już był właściwie, ale dobra. Tyle smoków, no a ja już pokonałem, a jestem jakiś, że tak powiem, mistrzu normalnie, ale dobra. Nie będę chwalił dnia przed zachodem słońca, nie? Słońce zajdzie już za chwilę, tylko pokonam smoka jeszcze 5 razy muszę walczyć ze smokiem. A może bym tak sobie to, no, tylko nie, bo zaraz. Dobra, nie. Ja muszę jeszcze walczyć, chyba że druga część będzie, w której po prostu będę walczył. Nie wiem właśnie teraz, bo to jest trochę problematyczne. Niby jak live, niby, ale drugą część ja bym musiał chyba zrobić, bo chcę kopię zapasową zrobić, więc. Dlatego, że nie chcę stracić tego wszystkiego, całego profitu, który zdobyłem, tak więc. No nie wiem, dobra. Mam tutaj zagłoskę, czyli. No, właściwie tu siedzonka prawie nie mam, może mi braknąć do walki ze smokiem, tak więc. No, mam natychmiastowe leczenie, mam jeszcze szybkie natychmiastowe leczenie, w razie czego. No kurczę, jak długo to się walczy, nie wiedziałem, że tak długo się walczy z tym smokiem, no dobra. Nie, to będzie problematyczne bardzo, ja chyba zrobię cięcie, i znaczy nie cięcie, tylko po prostu przerwę i, no, i drugą część będę nagrywał. No, a chciałem to, no, w taki sposób jak lepiej, że niby na żywo wszystko, ale. Teraz po tym co widzę, no to strasznie długo będzie trwało. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to napisz Shulker Box. Znaczy nie, to zbyt trudne do napisania, pewnie by było. To napisz miętówka. Nie, no bez przesady. Czekajcie. Nie mam pomysłu na słowo klucz, niestety. Albo. Nie, czekajcie. No to może na przykład słowo klucz to perła endu. Albo nie, inaczej. Już wiem jakie jest słowo klucz. Dynia. Jak napisz w komentarzu dynia, jeśli dotrwałeś do tego momentu. Dobra, a więc tak. No to będziemy walczyć w tym razie ze smokiem. Czy, ale ja sobie normalnie chore wyzwanie dam. Chociaż nie, może to jest sprytne. Znaczy nie, długie bardzo to wyzwanie. Myślałem, że zdążę to wszystko na jednym odcinku, ale widzę, że odcinek zajmie normalnie z 50 odcinków. Dobra, nie.
Chyba, że dokończę po prostu walkę ze smokiem na odcinku. Dobra, jeszcze no, cztery kolejne smoki pokonam na odcinku, a na tym odcinku, który chciałem zrobić z pokonywania smoka, to jeszcze jeden smok do pokonania i koniec. Naprawdę czuję wielką presję, że no, a nie w końcu zginę, w końcu mnie nic nie uratuje, jeśli chodzi o no, więc wolę no, się przygotować. 14 enderperów, fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, wszystko bierzemy i w takim razie ruszamy na smoka. Znaczy, najpierw trzeba go mieć, żeby... Dobra, a więc tak. Smok się spawnuje ponownie, a ja biorę się oczywiście za... No właśnie, a gdyby się dało zbudować schody przy obsydianowym słupie, tak żeby móc po nich wchodzić szybko, no cóż, to byłoby nawet sprytne, ale... Albo przynajmniej jakąś platformkę zbudować pod słupem, żeby po prostu móc się szybciej tam Endermanem przenieść. No bo to ja widzę, że ciężkie to jest. Dobra, a więc tak. Zaczynamy tradycyjnie od... No i się coś się zbugowało, bo jak widzicie, perła w ogóle nie chwyciła. Znowu się zbugowało. I takie bugi niestety ma ten Minecraft czasami. Dobra, no to ja muszę zniszczyć ilość... O, ile mi jeszcze zostało? 161 użyć, fajnie. A ja normalnie latam jak w te i z powrotem. Za dużo siły ma, smoki po prostu... no, nie wybiegamy jest. Trzeba go wybiegać. Znowu coś się zryło, bo znowu nie mogę trafić. No nic nie mogę trafić, no. No. Trafione. No strasznie, mam nadzieję, że mi zbroja wytrzyma, bo ciężko bardzo ze zbroją. Tam chyba jest. Albo i nie. Jednak tak. Dobrze wyczułem. Widzicie, czuję tak samo, gdzie są kryształy jak smok. Dobra, dobra. Uważać na wszystko. Endermanów, na pola, że tak powiem, które zostawia smok. No, jak widzicie, oczywiście włączyłem sobie hitboxy, żeby widzieć dokładnie no, granice tych. Jak to się nazywa? No, granice tych kryształów, które dają oczywiście życie smokowi. Tutaj podskoczę sobie jeszcze, żeby mieć pewność, że trafiłem, ale widzę, że... No, jakiś problem niestety ma Minecraft, żeby trafić w ogóle tam. No, chyba na odcinek sobie zostawię cztery kolejne smoki, bo ja widzę, jak to działa. Musiałbym się teleportować gdzieś. Smok mi lata za blisko, niestety ja nie mogę. Może być teraz siły, tu coś da. Oczywiście najedzony na placu boju trzeba być. Kurczę, ja nie mogę normalnie. Czy ja źle to zrobię? Teraz muszę się oddalić jakoś stąd, bo mogę nie wytrzymać tych. Dobra, udało się. Traf! Traf! Kurczę. No co za głupota? Rzeczy martwe. Oczywiście.
No po co to jest, skoro nie działają Ender Pearly? No to jest za głupota normalnie, nie będę przecież płynął tam, bo to nie ma sensu. Kurczę, nie mogę się schować. Dobra, zablokowałem się blokiem, żeby... Kurczę, gdzie ja rzucam tę perełę? Kurczę, to było bardzo niebezpieczne. Jak ja mam to przetrwać? Dalej, źródełku zdrowia gadżeta. Skok śmierci. Trafione. Jeszcze tam. Kurczę. Oni chcą mnie zgasić chyba normalnie. Muszę pilnować się. Smok walczy jakby, no, jakby normalnie już 50 żyć straci. Albo jakieś 8. Co mnie bije? Dobra, już nie potrzebuję się podsadzać, bo już chyba rozwaliłem wszystkie kryształy. Strasznie chaotyczny ten odcineczek, ale ja chciałem, żeby to właśnie wyszło bardziej na żywo, że nigdzie nie przyspieszałem nic, ani nic nie pobijałem. Wszystko bez przerwy. No ale widzę, że nie dam rady chyba pokonać 11 smoków, zwłaszcza, że już jedzenie się kończy. Tak więc będę musiał niestety zrobić, niestety... No, niestety powtarzam w kółko, ale dobra. Przerwę od walki i po prostu pokonamy w następnym odcinku cztery kolejne smoki. No dalej. Trafiłem w skórę. Wiem, że nic nie słyszycie, ale... A ten się leczy. O-o. No muszę rozwalić ten. Ktoś mnie atakuje, ale nie patrzyłem na nic, więc... Oczywiście, że Minecraft ma problem znowu z wycelowaniem. Tak więc muszę się cofnąć. Niestety, taki jest Minecraft. Można go uwielbiać i można go nienawidzić za to, co robi teraz, w tym momencie, bo... Ale spokojnie, to nie jest wina Minecrafta, to jest wina Smoka, że on po prostu tak zawzięcie walczy. No walczy do ostatniej kropli, ale jeszcze spokojnie, będziesz miał jeszcze cztery szanse na to. Słuchaj, Smoku. Chcę cię ubić wreszcie, bo... No bo widzowie czekają, a chcę skończyć ten odcinek, bo jeszcze pomyślę potem, że to jakiś live, czy coś. A, no fajnie, że pomyślałem, że live, ale... O właśnie, pierwszy raz, kiedy ktoś napisał pod moim filmem, że live'a, no, że był fajny, czy tam coś, że fajny live, czy coś tam. Ale to nie był live, tylko to był akurat odcinek, który po raz pierwszy, no, spróbowałem, no, użyć premiery do, publikowania filmu. Tak więc, to była po prostu zwykła premiera, to nie był live. Ale miło mi, że obejrzałeś do końca. Dobra, no i mam nadzieję, że ten live też teraz oglądasz. Znaczy odcinek, nie live, ale jeśli w dniu premiery będziesz oglądać, czyli w niedzielę 16 sierpnia, tak, 2020, no to no, możesz tak też to jako live, ale będzie to oczywiście z zapisem, więc to będzie też odcinek jednocześnie. Live to oczywiście nie jest, przypominam, bo wtedy bym odpowiadał na pytania z czatu, albo bym czytał czat. A chodzi o to, no, a to jest odcinek, na odcinku nie ma czegoś takiego, że czat czy coś tam. No, ewentualnie z komentarzy pytania, ale ja teraz nie mogę. Znaczy nie, ja mam na to oddzielną serię, ja to nazywam. Znaczy mam serię Q&A, na której odpowiadam na pytania. Oczywiście nie było żadnych pytań, tak więc teraz mówić, to jest pierwszy tylko odcinek. Tak, to się nazywa walnąć wiadro. To jest jedna z niezwykłych rzeczy, jaką no, gracze Minecrafta są w stanie zrobić. No cóż. Znaczy to tak naprawdę trzeba mieć też szczęście, żeby akurat dać radę. Są tacy mistrzowie, którzy potrafią, ale ja do nich nie należę oczywiście jeszcze. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę należał. Właściwie, nie wiem, czemu mówię jeszcze. Ugaśmy pożar, bo to przeszkadza. O, nie, ja nie wiedziałem, że Bedrock się pali wiecznie.
Widać pali się, dobra. Albo po prostu to jest błąd Minecraftu. Bo raczej jakby podpalił zapalniczką, to chyba by... No, to chyba by się... Walczymy. Kurczę, ja strzelam za późno trochę. O, trafiłem. No. Dobra, zdążyłem. Dobra, oddalmy się. To zakręca. Ja idę tutaj. Kurczę, no ale on mi jest normalny. On mi miksturę zużył. O, dobrze, nie używałam miecza, bo mi... Kurczę! Dobra. To tu zakręci. Tak, widziałem, że zakręci, więc ja... Trzeba uważać, niestety, choć ciężko bardzo się. Pokonam tego smoka i będzie koniec. Lagi jak z jasnej. Ciasnej. Kurczę, jak ciężko normalnie, jak podczas nie wiem czego. Wojny o. Życie. Smoki! Jak nie lubię smoków i. W Minecrafcie oczywiście, bo jeśli smoków to nie było wcale takie złe, to było fajne. To był super film, czy tam serial. No, film, serial później też z tego był. Jakby interesować smoka, oczywiście tytuł filmu. No tu tam muszę przyznać, że niektóre smoki były bardzo przyjemne. No ale ten smok Endu raczej do takich nie. Kurczę, ten smok Endu do takich nie należy. Dobra, dobra, spróbuję w takim razie. No. Trochę od bardziej trochę niekonwencjonalnej metody, czyli walić od tyłu. Rozwalony smok, hura! Brawa! Wypiję sobie miksturkę, bo i tak już do niczego mi się nie przyda. Kurczę! Zbierać, zbierać smok! Zbierać! Kurczę! Przepadły dwa... Jeszcze będę walczyć cztery razy, więc spokojnie. Jeszcze nie straciłem wszystkiego, ale... No chciałem jeszcze pozbierać te dwa ostatnie, ale zanim ja się ogarnąłem, zanim wszystko... Powoli... ślimaczym tempem... Nic nie ucieknie, no i proszę bardzo. Dwa dymki przegapiłem. Dwa obłączki. Dymki, dobra, to są, dobra. A więc tak. Nie będę walczył już więcej ze smokami. Jeszcze cztery smoki zostały do pokonania. Pokonam je na odcinkach już, czyli z montażem. No, oczywiście nie wiem, kiedy znajdę czas, żeby nagrywać. Tak, chciałem, żeby ten odcinek wyszedł trochę tak jakby live, ale czy będzie live, czy nie. I tak, oczywiście w godzinach wieczornych. Mam nadzieję, że zdążę to, dolczy YouTube to przetworzyć. No i tak. No i montaż jeszcze, montaż nie wiem ile mi zajmie, to nie wiem czy w ogóle zdążę na, nawet do 23 to wrzucić. No i tak. No i to tyle. Myślę, że w tym momencie się pożegnam, w tym momencie się z wami pożegnam, zrobię kopię zapasową w międzyczasie. O przykład wam pokażę co było w skrzyni kresu. Albo nie pokażę wam co było w skrzyni kresu, dlatego że... No, w tym musiałbym wyciągać jeszcze zwyczajny kinow, no ze sliktaczem, więc to już by trochę zajmowało. No jak widzicie, udało mi się w super stylu pokonać smoka po raz kolejny. No i wiadomo, łóżka przejść na przykład i łóżkami walczyć jeszcze ze smokiem, ale... No bo tu teoretycznie by się dało, wystarczyłoby tylko po prostu tutaj do... Ja bym spróbował pewnie, 8 łóżek trzeba zrobić, więc zobaczymy jak to pójdzie wszystko, czy w ogóle da się tak po prostu stawiać tutaj łóżka, jak nie ma tu bloku z drugiej strony, ale dobra. Zobaczymy jak to wyjdzie. No i to tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to możesz napisać... Czekajcie, niech wymyślę słowo klucz na koniec odcinka. Słowo klucz to będzie...
Zostały cztery. Zostały cztery smoki, jeśli już chcecie pisać w całości. Możecie napisać zostały cztery, albo po prostu zostały cztery smoki do pokonania. Znaczy do pokonania nie musicie pisać, wystarczy tylko, że napiszecie cztery smoki. Pozostały cztery smoki. I to będzie już znaczyło, że oglądaliście do tego, no, do tego momentu. Dobra. A więc to tyle. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Kurczę, te Endermany mnie trochę przerażają. Boję się, że mnie znów będą chciały zaatakować. Muszę, no, znaczy tak naprawdę jak na nie spojrzę, to mnie zaatakują, ale dobra. Schowam szulkery, żeby mi nie ukradł. Oczywiście nie podnoszą one tego, więc dobra. Dynię sobie miała na wszelki wypadek, ale jednak jej nie używałam, ponieważ tekstura w dyni niestety jeszcze na tej wersji jest taka, że strasznie przeszkadza. Bardziej przeszkadza niż ułatwia. Dynia powinna tylko zasłaniać wskaźnik postaci, a nie całą drogę. Tak więc to trochę, no, utrudnia. Dobra. F3 B oczywiście, tak. Wcześniej oczywiście używałem skrótów F3 A oraz F3 D, żeby schować z czatu. No, trochę FPS-ów było, nawet sporo. Będzie dobra, no i tak. No i żeby wyczyścić czat, to oczywiście F3 D. To jest idealne, bo tutaj nie muszę mówić, że to klikam, tylko po prostu klikam i dzięki temu, jeśli coś przecina, to po prostu przestaje zazwyczaj, jeśli przeładuję czanki. No. I za pomocą F3A, to F3D oczywiście czyszczę z czatu informacje o tym, że używam tych skrótów. To jest bardzo idealne, jeśli na przykład się tworzy jakiś film fabularny w Minecrafcie i nie chce się na przykład, no, bo tak to wtedy nie widać, że się tego użyło, zobaczcie. Teraz przeładuję czanki, o, w tym momencie. Czekajcie, o, patrzcie. F3A i D. Klikam potem, znaczy F3D potem klikam, no i proszę bardzo. I nawet na czacie nie widać, że było w ogóle to używane, gdy na przykład potrzebuję zmienić, że tak powiem, no, z F1 na, no, pasek zdrowia. No, to jest bardzo idealne. Również po na przykład użyciu kodów jakichś, czy tam komendy, można też po prostu wpisać, jeśli się robi tryb znaczy film fabularny, gdzie trzeba użyć kreatywa, żeby coś tam na przykład poprawić albo coś. No to wtedy po prostu F czy D i po prostu gracz, który na przykład ogląda, no, film na przykład fabularny, to nie widzi, że został po prostu użyty, że tak powiem, no, jakiś kod na przykład na zmianę game moda albo coś. Warto to używać, dzięki temu filmy fabularne, które są bardzo dopracowane, mogą być jeszcze bardziej dopracowane. No i tak, to tyle. Jeszcze raz, dziękuję wszystkim, myślę, że wyjdę chyba z endu, chociaż nie wiem, gdzie się teraz zespawnuje. Może przecinać pewnie, więc wolę tu zostać. Pożegnam się w tym miejscu. A więc tak, dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie jeszcze raz. Dziękuję za to, że oglądaliście to do końca, jeśli oczywiście oglądaliście, tak więc dostaniecie, no, podziękowanie. No i tak. No i oczywiście, wiadomo, jeśli oczywiście ten sztuczny livestream wam się spodobał, no to możecie zostawić łapkę w górę pod filmem. No tak, oczywiście to tak naprawdę jest odcinek, a nie livestream, ale chciałem coś, no, żeby wyglądał to jak live, no to czy tam stream, no to dobra, bo akurat miałem warunki, żeby nagrać dłuższy niż godzinny film, tak więc, no, tak więc postanowiłem wykorzystać okazję, że mam odpowiednie warunki ten jedyny dzień w tygodniu. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę miał jeszcze warunki, możliwe, że tak, ale możliwe też, że nie, tak więc nie wiem. No i następny oczywiście odcinek, no, bo ten był oczywiście, dobra, bo ja tych ględzę i nie potrafię skończyć, dlatego nie robię live streamu. Bo gdybym robił, to by, no, to już, nie wiem, no, chyba jeszcze dłuższy był, no, jeszcze dłuższy od wstępu użytkownika, no, a dobra, nie wiem, czy będę mówił, bo i tak pewnie nie oglądacie moich filmów, więc, to, więc, dobra, pewnie i tak nikt tego nie ogląda, a dobra, oglądacie, no to dziękuję wam serdecznie, no i pozdrawiam, no i to koniec, na razie, cześć, pa! Myślę, że o czymś zapomniałem. Tylko nie wiem o czym. Co ja powinienem jeszcze powiedzieć na koniec, bo ja już pożegnałem się. Pozdrowiłem ewentualną widownię. Co tam jeszcze? O czymś ja zapomniałem, czy... A no tak, w karcie macie odcinki, a... Kurczę. Po raz pierwszy się napiję wody na tym odcinku, bo po raz pierwszy mam grypkę, wcześniej nie miałem przez cały odcinek. No akurat teraz muszę mieć, kiedy już kończę odcinek. Czy tam sztuczny live. A więc szklanka wody na szczęście stoi zawsze na wypadek, gdybym musiał zwilżyć gardło. No i tak. Kurczę, ja już się pożegnam, a ja pruję w nieskończoność normalnie.
No to już inni youtuberzy, którzy, albo goście, którzy no, tworzą bardzo długie filmy, są w stanie szybciej skończyć odcinek. Otóż jak się rzadko nagrywa, to oczywiście, że potem, no, co powiedzieć, czego nie powiem, znaczy nie, tutaj akurat wszystko, co powiem, to będzie, dlatego, że nie chcę nic wycinać. Akurat są warunki, żeby, no, że nie muszę nic wycinać z tła, jedyne co to dodam, bo oczywiście ten, dobra, już to mówiłem, ale dobra. A więc tak. Czego jeszcze nie mówiłem? No, ja po prostu dlatego nie robię live streamów. Bo gdybym robił, to zajmowałyby one z jakieś 40 godzin. To mówiłem. Tak, i znów się zaczynam mieszać. Dobra, nie. Najprostsze zakończenie odcinka. Teraz wam podam. Jak zakończyć najszybciej odcinek. Jeśli odcinek wam się spodobał, to nie inaczej. Pierwszej osoby, dlatego że dwie osoby, znaczy inaczej, każda osoba musi mieć, no, przynajmniej jedno konto, żeby zostawił każdy łapkę w górę. Czy tam kanał, bo to z kanału tylko da się zostawić. Dobra. A więc tak, jeśli odcinek ci się spodobał, to nie zapomnij o zostawieniu pozytywnej oceny pod filmem. Ewentualnie, jeśli oglądałeś odcinki, no, jeśli oglądałeś ten odcinek przez cały czas, to mam nadzieję, że napisałeś w komentarzu te wszystkie słowa kluczowe, które podałem podczas całego odcinka. No i tak. No i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Tak, w karcie macie oczywiście odcinki. W ekranie końcowym nie, bo w tym odcinku nie będzie ekranu końcowego, dlatego że tak postanowiłem. Aczkolwiek jeszcze nie wiem. Dobra, nieważne, nieważne. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Na razie, cześć. Do widzenia, dobranoc i cokolwiek. Zależy, o której porze oglądacie ten film. Na razie.